raz kolejny Walter Skluwer Polska przybyło na targi książki do Krakowa. Bardzo się cieszę, że nasze wydawnictwo może być tutaj obecne, tym bardziej, że jest jedynym prawniczym wydawcą. Nie tyle, żeby mnie to martwiło, bo rzeczywiście jest to bezkonkurencyjna sytuacja, ale czujemy powagę chwili i rzeczywiście z roku na rok widzimy, że zainteresowanie tematyką prawną jest coraz większe. Dzisiejszy dzień był rzeczywiście bardzo krakowski. Gościli na naszym stoisku autorzy. Ryszard Markiewicz ze wspaniałym prawem autorskim ilustrowanym. Był też pan profesor Stanisław Waltoś, którego przedstawiać nie trzeba, ikona polskiego procesu karnego i też historii sztuki. Gościmy pana profesora Jerzego Stelmacha, naszego stałego współpracownika, autora, który popełnił tym razem książkę o bardzo frapującym tytule Sztuka manipulacji. Ostatnio w wydawnictwie Wolters Kluwer zajmowałam się sprawami zupełnie niepapierowymi, nie książkowymi, bo zrobiliśmy świetny serwis informacyjny prawo.pl. No ale książki kocham i czuję się tutaj po prostu dzisiaj naprawdę jak w książkowym raju na targach. Bardzo często słyszę takie narzekania, że młodzi prawnicy nie czytają, że studenci prawa nie czytają. Ja myślę, że to jest nieprawda. Znaczy oni czytają, tylko czytają po prostu już nie w papierze, a na rozmaitych nośnikach elektronicznych. Tworzy się jakby zupełnie nowy świat czytelniczy. Natomiast myślę, że książek prawniczych powstaje cały czas sporo i fajnie, że powstają. Natomiast smutne jest to, że one się tak bardzo szybko dezaktualizują, ponieważ niestety bardzo dużo się w prawie zmienia, nie zawsze na lepsze. Serwis informacyjny na pewno ma tą przewagę szybkości, że jest w stanie podawać informacje, które się dzieją bardzo szybko, ale myślę, że książki mają zupełnie inną rolę, szczególnie takie książki, które są komentarzami do ustaw, które są jakimiś głębszymi, większymi rozprawami, one naprawdę zawsze będą miały wzięcie dla ludzi, którzy się zajmują prawem.